Moch Christophe Bilek jest z pochodzenia Algierczykiem. Przed 40 laty przyjął chrzest we Francji. Od tego czasu grozi mu kara śmierci, bo jest nawróconym z islamu. Z Mochem spotkaliśmy się w przeddzień zamachu w Paryżu. Myślę, że to pierwszy w Polsce reportaż, który pokazuje podziemie, w którym żyją muzułmanie we Francji. Nawróceni muzułmanie zadawali mi trudne pytanie, dlaczego Kościół nie mówi otwarcie o ewangelizacji muzułmanów. W kontekście tragicznych wydarzeń na Sekwaną to pytanie, które warto sobie postawić. Co wydarzyło się 13 listopada na Sekwaną? Jaki był przebieg tragedii i jakie mogą być jej skutki? Okazuje się, że dżihadyści nie potrzebują imigrantów, werbują zwykłych Francuzów do przeprowadzenia tego typu akcji. I na koniec pytanie, ile ze świętego Dominika jest po 800 latach istnienia zakonu dominikanów? Na ten temat rozmowa z ojcem Tomaszem Gałuszką rozmawia Jacek Dziedzina. Zapraszam do lektury tego wyjątkowego wydania Gościa Niedzielnego. Joanna Wątkiewicz-Brożek.